Tak. Serdecznie i gorąco pragnę powitać wszystkie rodziny zastępcze, które uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie. Jest mi ogromnie miło powitać przewodniczącego Rady Powiatu, pana Wiesława Cienkowskiego. Wicestarostę Powiatu Kłukowskiego, panią Beatę Luzię. Kierownika Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze w Ciechanowie, panią Jolantę Kruszewską. Dyrektora Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury, panią Katarzynę Jankowską. Członków Zarządu Powiatu, panią Małgorzatę Kozłowską. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pułków, pana Andrzeja Wytę. Skarbnika Miasta i Gminy Pułków, panią Teresę Turek. Wójta Gminy Pokrzywnica, pana Adama Rakubę. Dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pułtusku, panią Agnieszkę Kowalską. Dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Anny Karłowicz w Pułtusku, panią Aldonę Iniarską. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, pana Bogdana Łacha. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych imieniem Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, pana Jarosława Gruszkiaka. Dyrektora Zespołu Szkół imieniem Bolesława Prusa w Pułtusku, panią Dorotę Orłowską. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imieniem Piotra Skargi, panią Barbarę Meredy. Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia